Mogliśmy dziś usłyszeć fragment z proroka Jeremiasza. To jeden z dwóch proroków, którzy najczęściej są przywoływani w Ewangeliach, ale nie tylko w Ewangeliach, kiedy mowa jest o Jezusie Chrystusie. Życie, cierpienie, odrzucenie, którego doznali prorocy, to wszystko stało się także udziałem Jezusa Chrystusa. Wręcz Izajasza nawet mówimy, że jest, czy określamy go jako piątego ewangelistę. Ale także bardzo piękny moment w jego życiu jest dziś przywołany. Dobrze jest, jeżeli tego typu teksty, trudne do czytania, ponieważ jest to poezja hebrajska i pewnie nieraz młodzi lektorzy nie zawsze potrafią sobie dobrze podzielić, że to są role, że to jest narrator, że tutaj jest głos. Zwróćmy uwagę na to, że niegodziwi rzekli, chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. To jest kalkulacja. Kalkulacja, w której ci, którzy chcą uderzyć proroka, mówią, co to się stanie, jeszcze zostaje kapłan, jeszcze zostaje mędrzec, jeszcze są inni prorocy. Co to jest, jeżeli zginie jeden prorok? Podobna kalkulacja zrodziła się w głowie arcykapłana Kajfasza, kiedy mówi, że lepiej jest, jeżeli by jeden człowiek zginął, a mogło się w ten sposób ocalić cały naród. To różne dobra, jakie ma lud Boży dzięki kapłanom, mędrcom i prorokom. Zobaczmy, że kapłan daje pouczenia, rzeczywiście ocenia ofiarę, osądza, czy może być przyjęta, czy jest czysta. Ocenia człowieka, czy jest czysty, czy jest nieczysty. Daje pouczenia co do życia. Kapłan jest bardzo ważny. Także są mędrcy, którzy zyskują coraz większe znaczenie w ludzie Bożym, którzy dają radę nie tylko właśnie wobec kultu, wobec życia religijnego, ale także życiowe rady. Dlatego owi mędrcy są bardzo cenieni, ponieważ jak widzimy też w księgach Starego Testamentu, w księgach mądrościowych, te ich rady są rzeczywiście po ludzku mądre, a w dodatku przeniknięte wiarą. I wreszcie prorok daje słowo. To jest takie słowo, które potrafi uczynić coś, sprawić znak, albo samo słowo jest znakiem. Te trzy kategorie ludzi są bardzo potrzebni, ale zostają tutaj przywołani przez nieprzyjaciół proroka, żeby powiedzieć, co to jest, jeżeli Jeremiasz zginie, a zostaną jeszcze inni, którzy bardzo się przydadzą i w ogóle się przydają. I mamy dalej już samego tego proroka Jeremiasza, który zwraca się do Boga, usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. To ciekawe, tak jakby Bóg nie wiedział wszystkiego, jakby potrzebował przynaglenia ze strony proroka, żeby to Bóg zwrócił uwagę na to, co oni mówią, bo to jest naprawdę druzgocące. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Jeżeli człowieka uderza zło ze strony bliźnich, to człowiek zaczyna kalkulować, co ja im takiego złego zrobiłem. Taki jest też Jeremiasz, który przywołuje dobro, które czynił wobec jego prześladowców. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. On stawał, Jeremiasz, przed Bogiem, aby odsunąć gniew, uprosić, ażeby został im grzech darowany. To bardzo boli, kiedy ktoś odpłaca nam złem za dobro, które mu czynimy. Zwłaszcza jeżeliśmy kogoś uratowali, zwłaszcza jeżeli komuś podaliśmy rękę, zwłaszcza jeżeli zanosiliśmy modlitwy do Boga. Czy nie jest czymś naturalnym, że człowiek równocześnie zaczyna modlić się do Boga, że tego nie rozumie? Nie rozumiem tego, dlaczego oni przeciwko mnie występują.
Jezus modli się także w chwili śmierci za tych, którzy Go prześladują i prosi Ojca o przebaczenie, bo nie wiedzą, co czynią. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.